Cześć, witajcie! Dzisiaj, kochani, Wenus chciała sobie rano zrobić kawy i się bardzo szybko okazało, że się ekspres zepsuł. No i dramat, w sensie takim, że trzeba jechać, znowu tam stać, czekać, nie wiadomo kiedy maszynę oddadzą, jak ją wezmą do naprawy, co jest zepsute, no i główne pytanie, za ile? W tym kraju wszystko już jest tak drogie, słuchajcie, że normalnie pogięło ich i może się okazać, że koszt naprawy tego ekspresu będzie po prostu prawie kosztem kupienia nowego ekspresu. Nowy kosztuje 10 tysięcy koron, taki sam jak ten. Naprawa pewnie z 6, jak zwykle u nich to bywa. Nie wiem, co się stało. Nie chcę dać wody, nie chcę się w ogóle włączyć. Masakra. A taki wam powiem, dobry jest, ja go lubię. Mówiłam wam, że ja go tak rzadko używam, sporadycznie, jeśli chodzi o Dolce Gusto, bo oni robią to wszystko w tym, w plastikowych kapsułkach i mi to nie odpowiada. No ale niestety, jak próbuję inne kawy, są dla mnie za mocne i ta akurat ma jedna kawa jest właśnie dobra. No także jadę sobie, tu go mam, siedzi, cały ciepły jest właśnie, on się normalnie może zapalił, kurczę, widzicie, ekspres ze mną jedzie, cały gorący, że jest to bardzo ciekawe, dlaczego on jest taki ciepły, nie wiem. Coś nie tak jest na pewno, może lepiej nowy kupić, widzicie, i to taki będzie dylemat teraz. Jak już widzę, że on jest cały gorący, coś mu się stało, coś mu się tam stało w tym jego systemie. I tak, więc jadę sobie do Elko i zobaczę, co ciekawego mają z ekspresów. Znaczy, chodzi mi głównie o ten, Dolce Gusto. No i dalej wam jeszcze opowiem o tym właśnie, jak tu jest na Islandii z tą pracą, bo przeraża mnie osobiście, naprawdę przeraża mnie fakt, że tyle ludzi jedzie do Islandii, do pracy, gdzie pracy nie ma, jest naprawdę poważne, bardzo poważne bezrobocie. Także słuchajcie, zastanówcie się nad tym. Jedzenie też w tej chwili podrożało, ludzie mają tak niskie wypłaty, że nawet słyszałam, że ludzie pracują za 220 tysięcy koron na rękę. Po opłaceniu pokoju około 100 tysięcy koron, jedzenie ja myślę z 60 tysięcy, bilet na autobus nie wiem ile kosztuje, z 10, nie wiem ile, nie mam zielonego pojęcia ile kosztuje bilet na autobus. Czy wam się naprawdę tu myślicie, że wam się tutaj naprawdę aż tak opłaca przyjeżdżać? Tu nie ma już miodu, uwierzcie mi, tu nie ma miodu. System socjalny Islandii też nie jest dobrym systemem, dlatego że są to tak niskie, zresztą nie ma, przyjeżdżając nie macie prawa tutaj do takich świadczeń. I nie, no po prostu porywacie się z motyką na księżyc, bo dziś do mnie ludzie dzwonią, czy ja jestem w stanie poszukać albo pokój, albo pracę. Praca, przede wszystkim praca, ja się tym nie zajmuję, więc do mnie proszę też nie piszcie, ponieważ ja nie będę wam odpisywać. To wszystko, o czym ja mówię, możecie w filmach tutaj dowiedzieć się. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, ja na te pytania odpowiem w filmie. Bo słuchajcie, do mnie pisze po kilka osób z tym samym pytaniem. Ja naprawdę nie mam czasu wam odpowiadać, dlatego że po prostu ja robię inne rzeczy i to mi zajmuje bardzo dużo czasu. Chociażby na przykład w tej chwili budowanie strony internetowej do produktów aloesowych, do Foreveru. Kochani, gdzie zrobiłam błąd, wpisując już jestem na półmetku i muszę po prostu zrobić poprawkę i zajmie mi to teraz jeden dzień. Także rozumiecie, po prostu ja sobie tam siedzę i klepię i nie mam czasu na odpisywanie każdemu z osobna indywidualnie. Czy ja mu znajdę pracę, czy ja mu pomogę, a co jest i w ogóle co z czym, gdzie, za ile. No niestety nie da się, no nie da się wszystkiego tak ogarnąć. A te osoby, które są na Islandii i macie do mnie już jakieś tam pytania, to wiecie jak znaleźć i po prostu do mnie zadzwońcie, umówcie spotkanie. Ja też nie udzielam informacji telefonicznie, bo nie jestem informacją na dworcu. Informacja na dworcu jest na dworcu, a ja pracuję w biurze, także kochani, po prostu tak niestety muszę to potraktować. Może brutalnie dla niektórych, może nie, no ale takie są realia i
każdy szanuje swój czas, więc szanujmy również czas innych, prawda? No, dzisiaj Wenus ma takie dość bojowe nastawienie, dzisiaj jest piątek, chciałam być w rozpuszczonych włosach, niestety się nie uda, wszystko leci na twarz, przykleja się do ust i zaraz mam pełno włosów, także zawsze Wenus będzie w swojej gumce. Niestety to się nie da jakoś tego obejść, nienawidzę krótkich włosów, o nie, tragedia, gdzie ja w ogóle jadę do swojego biura w tej chwili na chwilę po jedną rzecz, bo zapomniałam coś zabrać, a te osoby, które by chciały zamawiać produkty aloesowe, to oczywiście zapraszam do mnie, gdyż dla Was mam napój aloesowy, napój, który właśnie w tej chwili jest spod lady, że tak powiem, na tę chwilę obecną. Jest lekko spod lady, gdyż przez to, że zamawiamy wszystko z Holandii, to no tak się po prostu dzieje, że nie wszystko jest, także ja dla Was mam. Jak chcecie, macie wszystko, co potrzebujecie, u mnie dostaniecie. Także zapraszam Was i również osoby, które moim zdaniem po prostu, no nie będę używać słowa bezczelnie, bo to może bezczelne nie jest, po prostu osoby się pytają, ale forever jest taka zasada, nie dajemy zniżki, dopóki się ktoś nie zapisze, chcesz zniżkę, to się zapisz i tak to działa. I są osoby, które właśnie tu na Islandii, i Islandki tego raczej nie robią, to co jest właśnie ktoś tu z Polski, sprzedaje te produkty ze zniżką i oferuje zniżkę, dlatego że do mnie klientki piszą, czy też dostaną zniżkę. Dlaczego macie dostać zniżkę? Bo ktoś daje, to ona pójdzie do niej, to sobie idź. I u mnie nie będzie zniżki, kochani, ponieważ takie są zasady, jest taki regulamin. Wszyscy przestrzegamy tych przepisów foreverowych. Za takie właśnie techniki można stracić numer swój z foreveru, zostać zablokowanym. Także kochani, to się nie opłaca. Klient, jeżeli chcecie po prostu jako klient, chcecie mieć zniżkę, proszę się zapisać, zawsze będziecie mieć już tą zniżkę i to jest bardzo dobra właśnie forma, żeby mieć zniżkę w forever. A ten, kto nie chce, to nie musi po prostu i może dalej kupować, zapraszam. No. Tak to wygląda po prostu, słuchajcie, ja jestem osobą, że jeżeli coś tak jest, jakaś zasada jest, to trzeba jej przestrzegać. Po tylu latach na Islandii nauczyłam się, że właśnie jeżeli tu ktoś nie przestrzega jakichś zasad, to on wypada z obiegu, bo wszyscy o nim rozmawiają, gadają i będą go obgadywać, że ta osoba coś z nią jest nie tak. Na Islandii, jeżeli coś jest, to tak się to robi. Po to jest jakiś przepis, żeby on był. To nie jest, że przepisy trzeba łamać, bo po to są. Nie, właśnie na Islandii to tak nie działa. Widzicie, teraz ja próbuję zaparkować do mojego pięknego biura i normalnie jest po prostu masakra. Gościu wyjeżdża, to ja sobie tu wjadę. Zablokowałam ruch, żeby mógł wyjechać, a ja sobie ładnie wjechałam, pięknie jest. No, jeszcze sobie tam pojedzę, dobre. Bardzo dobrze mu poszło. No i co myślicie się stało z moją kawiareczką, moją kawiarenką, moją maszyną do kawy? Nic się nie stało, kochani. Zepsuta pompa, przekraczająca naprawa trzykrotność wartości maszyny do kawy, także oddałam ją do sklepu do utylizacji, gdyż no niestety, ale ja sobie z tym już nie poradzę i nie ma to sensu dla mnie przywozić jej do domu, dźwigać, gdyż i tak bym musiała ją wywieźć na śmieci. Także nie mam maszyny do kawy. Fajnie, super. W ogóle to chyba zauważyliście, że jest przepiękny dzień na Islandii. Termometr mi tu pokazuje 15 stopni, mamy wrzesień. Cudowna pogoda, aż z kurtki wyskoczyłam, bo się okazało, że jest mi zdecydowanie za ciepło. Słońce mocno świeci, odbija mi się wszystko tu od samochodów, bo stoją tacy wypolerowani, nabłyszczeni. Dość ciężko, jadę dalej, próbuję przejechać przez skrzyżowanie, już trzecie światło puszczam. Normalnie taki korek jest godzina... pół do drugiej, piątek, wszyscy jadą na wycieczki, na urlopy, na domki letniskowe. Gdzieś widzicie, nie wiadomo, czy to ciepło, czy to zimno, czy to deszcz, czy to słońce. Dzisiaj jest bardzo ciekawa pogoda. Ni w 5, ni w 10. No, mam nadzieję, że
kamera nagrywa, ponieważ znowu dostała szopki w postaci nie wiadomo czego, o co jej w ogóle chodziło. Nie chciała się wyłączyć, nie chciała nagrywać. Mówię, coś z nią nie tak jest. A chcę wam pokazać właśnie, jak wygląda islandzka prawdziwa pogoda. O, liście robią się żółte, niedługo będzie żółto, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że chwilę, parę dni będziemy mieli tych żółtych liści, bo jak przyjdzie sztorm, to tych liści w ogóle nie będzie. I tak, i mam nadzieję, że dobrze widać, bo umyłam tylko pół szyby od swojej strony takim specjalnym płynem do deszczu i niestety skończył mi się, więc udało mi się tylko moją stronę umyć i wycieraczkę. Widzicie, i tak to jest. Korki w tej chwili już są. Koreczki się zaczęły. Godzina 16:40 i lekki korek jest, jak najwyraźniej widać. Chociaż tu mądrze ktoś stanął, bo na ogół to wszyscy jadą jak takie stado baranów i potem nie idzie przejechać. Także tu mądrze ktoś się zatrzymał. Mądrze się ktoś zatrzymał.